Sami, przestaniesz się bawić samolocikami? Ostatni raz, błagam! Od godziny tak mówisz. Jeszcze trochę i utoniemy w tym papierze. Ale ja chcę zostać wynalazcą pierwszego samolocika z papieru, który lata. To byłoby wielkie odkrycie. Odkrycie. A co powiesz na wynalezienie pierwszego wiatraka w kształcie samolotu? Świetny pomysł! Czekaj, tylko żartowałam. Hej, kochani! Nigdy nie zgadniecie, co będziemy dzisiaj robić. Wiatrak w kształcie samolotu! Jedyny na świecie! I jestem pewna, że wyjdzie nam coś naprawdę fajnego. Mocniej to pocieraj, dajesz! Zaraz spowoduje pożar! Jeszcze trochę? Gotowe! Teraz wciskamy spód jak Hulk. Bum! Jej! Wow, silna jesteś! Zupełnie jak Wonder Woman! Aż się zarumieniłam. A może tak zajmiesz się resztą puszek, co? Nie o to mi chodziło. Pycha! Łapka w górę, jeśli też lubicie napoje. Góry nie będziemy potrzebować, więc ją odetnę. Poproście kogoś dorosłego o pomoc, ludziska. Teraz wygładzę brzegi. Ja w międzyczasie wyjąłem zableczki. Super, ale trochę ich potrzebuję. Mówisz, masz? Wystarczy? Siu! Z pewnością. To części naszego silnika. Zrobimy coś takiego jak... To? Montowano takie w pierwszych samolotach. Zgadza się, to silnik rotacyjny. Włożymy go... tutaj. Hop! I skleimy całość. Czuję się jak inżynier! Niedługo wzbiję się w powietrze! Nie mogę się już doczekać! Uwielbiam samoloty i słodycze! Potrzebna nam druga puszka, żeby zrobić ogon. Wycinam otwór w kształcie trójkąta. Ciekawe, jak będzie wyglądał nasz samolot. Jak ten? Czy ten? Nie mogę się zdecydować! Sami, postanowiłeś nauczyć się latać? Kupujesz samolot? Najpierw wiatrak, a potem się zobaczy. Wycięłam już otwór na ten przycisk i podłączyłam przewody. Łatwo nie było. Poproście kogoś dorosłego o pomoc. Teraz wkładam tu ogon. Prawdziwy samolot też się tak uruchamia? Raczej nie, ale fajnie by było, co? Podłączyłeś przewody do kabli? Wygląda okej. Aż się cały spociłem. Muszę się napić. Nigdzie nie idźcie! Oto, co na razie mamy. Nasz samolot potrzebuje jeszcze... energii! Tego potrzebuję! Niech żyje ty bidobo! Ostatnia! Raz, dwa, trzy... Dobra robota! Ja też nie próżnowałam. To miał być samolot, a nie skomplikowany robot. Chcesz mi to wyjaśnić? To prototypy naszych części. Łusz! Trochę magii. Robiliśmy już tak z wcześniejszymi projektami z puszek. Dziwna ta magia. Nic nie zniknęło, ani się nie pojawiło. Do bani. Widzicie, jak szablon się odbił? Voilà! Fajne, co? Genialne! Wytnijmy wszystko! Hop, 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 hop. Części na skrzydła gotowe. Patrz, ja latam! Startujemy! Przestań! Zaczekaj! Musimy wzmocnić skrzydła, inaczej możemy się rozbić i co wtedy? Patyczki sprawdzą się idealnie. Wow! Pada drewnem! Dobrze, że nie oberwałem! Oj, pomóż mi tu! Ostrożnie! Zacznijmy od tego skrzydła. Układamy patyczki w ten sposób. I zaginamy brzegi. O tak! Jeszcze trochę kleju. Super! No leć! Nic z tego! Jak ci idzie? Lepiej niż tobie! Wciąż ćwiczysz latanie? Od niepamiętnych czasów ludzie pragnęli latać! Szlaminki zresztą też! Ale ty masz pomysły! Nie chciałeś czasem wynaleźć wiatraka w kształcie samolotu? Faktycznie! Ale mam zasadę! Jeden wynalazek dziennie! Idę konstruować! Dzięki Samowi wszystkie części samolotu są już gotowe.
Teraz musimy je ze sobą połączyć. Grażyna? Całkiem ładnie. Tereska? Być może... Zmieniasz swoje imię, czy co? Ciekawe wybory. Czytałem, że każdy samolot trzeba nazwać, więc spróbuję coś wymyślić. Pru! Ciężka decyzja, przemyśl to. A to będzie latać bez ogona? Racja! Bez ogona nigdzie nie poleci. Co tam masz? Robię zdjęcia do gazety. Potrzebują ich do artykułu o największych odkryciach. Wobec tego, panie wynalazco, złóż swoje dzieło. Ja muszę odpocząć. Nie słuchasz mnie! Nazwę go na twoją cześć! O, miło mi! Ale i tak masz go sam złożyć. Chyba mam kłopoty. Do wzbicia się w powietrze potrzebujemy prędkości. Dlatego zrobię dwa koła. Pomogę ci! Patrz, co przyniosłem! Wspaniale! Nałożymy oponę, żeby lepiej jeździło. Nie zapomnij o otworach! Wow! Niech mnie czedar! Chyba nie chcą, żebyśmy je dziurkowali, ale jak mus to mus. To wasz koniec, kółeczka! Dajesz, Sami, wierzę w ciebie! Ja w międzyczasie zajmę się zginaniem metalu. Może powinnam pójść do jakiegoś talent show? No raczej! W końcu jesteś najbardziej uzdolnioną dziewczyną, jaką znam! Co za aprobata! Kochani, polubcie nasz kanał i klikajcie dzwoneczek! To będzie podstawa naszego podwozia. Teraz przymocuję koła. Gotowe są! Było ciężko, ale ogarnąłem to jak należy. Super! Teraz przymocujmy koło za pomocą podkładki. To twoja biżuteria, Sami? Przestań! Dobrze wyglądam! Ale weź ją sobie, jeśli potrzebujesz. O tak! Dodam trochę kleju. Kropelkę. Okej. Okay. Su, podwozie gotowe, ale samolot chyba nie jest gotowy do lotu. Bo musimy je do niego przymocować. Znajdzie się pod skrzydłami. Su, ale teraz podwozie się nie złoży. Co to ma być za samolot? Po jakiego grzyba eksperymentujesz? Sami, to samolot w stylu retro i podwozie nie będzie się chować. A w ten sposób będzie mógł stać na stole. To jak? Gotowe? Odpalamy? No dobrze. Do dzieła! O, ekstra! Zaraz, dziwne. Dlaczego się nie kręci? Na 110 makaroników mamy sklerozę! Brakuje śmigła. Cieszę się, że zrozumiałeś. Aha, wrobiłaś mnie. Ale z ciebie okrutna istota. Śmigło będzie się składać z kilku części. Przyspieszę, bo inaczej sam nam tu wykituje z braku cierpliwości. Użyję trochę magii. I do dzieła! Gotowe. Oto co mamy. Tylko, że brzegi są zbyt ostre. Zeszlifuję je. To trochę potrwa. Zajmiesz się czymś? Pewnie. Nie mogę się już doczekać. Skarbie mój. Kiedy skończysz, Su? Twoje kolej, Sami. Ręce mnie już bolą. Wow, dobra robota. Teraz musimy je tylko pomalować. Pomalować? Niech mnie czedar! Luzik, już skończyłam. Tadam! Farba nawet wyschła, więc możesz zamontować śmigło. Wow, ekstra! Patrzcie tylko! Ale przyjemnie. Kochani, zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało. Sami! To nie fair! Potrzebuję uwagi, Su! Nie twojej, tylko samolotu! Hej! Daj się schłodzić! Nie, moja kolej! Trzymaj to! Zaraz cię dorwę! O, na razie!
Thank you.